Siemanko kochani, z tej strony Roxo, pewnie zastanawiacie się, czemu nie ma przed kamerą Kamila. Jestem dzisiaj ja, witam Was serdecznie i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Z czerwonego przycisku ma się zrobić szary, a ja dzisiaj postanowiłam zrobić pranka Kamilowi i Kubie. Złączę ich kajdankami. Jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało? Ja też. Lecimy. To teraz ci posłuchajcie, ja jestem przed mieszkaniem Kuby, a wyglądam przed drzwiami. Oni jeszcze nic nie wiedzą, także biją. Nie sprankowali ciebie. No, ale na to piętro przyjechaliśmy. To będzie s***. Jesteś na końcu właściwym piętrze. Zadzwonimy do biura. Siemano! Mordy. Siadaj. Zamykacie oczy. Zamykamy oczy, ale nie podglądamy, zamykamy oczy. Takie wyglądy założyłam, ale niestety tego nie mam. I wyciągamy ręce, ale zamykamy, dobra? Cicha. O nie, na pewno nie z nim. Jest, jest! Dobra. Na pewno nie z tobą, stary. A tam dla was, słuchajcie, challenge do wykonania właśnie w tych kajdankach. No. A ja chciałem się na lodowisko. Na lodowisko też idziemy, bo to też jest w moich challenge, więc ja lecimy. Zrobię jeszcze. Pójdziesz z kajdankami? No to co? Nie, to pierwszy zależy do łazienki. Daję się! No pomóż! Co sam rozepnij? Pomóż! Dobra, to zostawmy. Zostawmy po prostu. Już wiem, że to jest nasz odcinek, więc podajcie oczywiście do mnie na Instagrama albo do Kuby. Z mojej nocy, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że będzie się do nagrywki, więc przydało się posprzątać się w chałupie. Jasno. Au! Gdzie on? Chodź. Au! Siadaj, ja muszę na lodowisko. Na lodowisko idzie ze mną? Nie. A siadasz na lodowisko? No to jest trudno. Pójdziesz. Tak. A jeśli mówisz, że nie pójdziesz? Gdzie jest moja kurtka? No tutaj. Ale kurtki właśnie, wy to też nie założysz. Nie. Na jedną rękę. Czaj, szukaj ze swojej. Daj mi drugą, daj mi drugi rękę. Chyba ci podniosło. Czekaj! Odczep się od mojej kurtki, weź ze swoją! A gdzie jest moja? Dobra, to zalecimy do radia, tak? Tak. Dobra, to idziemy. Ja to sam pomóc ci? No. Niech to sam zrobi. Ja mam pomogę. Ja sobie poradzę, no chyba cię... Gdzie? Będzie cieplej! O. I najpierw to ja miałam z nim na łyżwę, on chyba pójdzie z Kubą jednak. Także no, piszcie w komentarzach, czy prank mi się udał. To prawda, nie dotrwaliśmy do końca dnia, ale dotrwamy. Dobra, to jest chyba niepamiętny, pamięta chwila, jak się Kuba mi oświadczał. Au! To ja muszę pójść. Co jest? Co jest grane? Udało się, celem zaakceptowany. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy na łyżwy, także chłopaki sobie trochę powyzują. Cieszycie się? Jeeee! Czy to wygląda romantycznie? Dobra, to będzie w ogóle chyba najgorsza rzecz, jaka w ogóle jest to możliwa, ponieważ tylko ja z tego towarzystwa mam prawo jazdy. Najgorsze jest to, że nawet nie mam szyberdaty. Czekaj, muszę na pewno sobie zdjąć kurtałę. Będzie wygodniej. Ej, w sumie nie ma tragedii. Bo też jest duże auto. To. Teraz będą jaja. Teraz będą akcje. Gdzie my jedziemy? No nie wiem, ty kazałeś tak prowadzić. Tak, a. Tak jadę. No to jedziemy przed siebie w takim razie. A kto ma nawigację? Ja mam nawigację. To włącz. No, ja wiem, że nie. Dobra, kochani, dojechaliśmy ogólnie na lodowisko prawie. Potrzebuję na pewno kurtkę, bo jest mega zimno. Potrzebuję na pewno portfel. Sprzątałem, tu masz brudne buty. Kuba, Kuba, czekaj. Tu tak się blisko masz kierownicę. Jest na maksa fotel oddalony. To jest mega zimno.
Widziałem. Au! Co ty zrobił? Coś ty robił? Nie! Uwaga, challenge! Kto pierwszy koło przewróci? 4000 łap w górę pod tym filmem i szczepiamy się wszyscy w trójkę razem z Roszą. Jeżeli chcecie. Na pewno nie. 4000 w górę, ziom. Uwaga, kolejny challenge! Ja sobie zrobię dwa. Czekaj, ty nie zmieścisz się niestety. To będzie okej teraz. Dobra, sztos. Akceptujemy to zdjęcie. Uwaga, efekt za 3, 2, 1. Bęk, jesteśmy kochani już na łyżwach. Mamy łyżwy, teraz kolejny challenge przed nami. Co? Broni on mi kajdanki. A. Musimy założyć te kajdanki, ale uwaga. Łyżwy musimy założyć te kajdanki. Żeby nie było, operator będzie z nami, ja go teraz tutaj nagram. Jak on, a nie, w sumie on nie ma kajdanek. Dla niego to jest chill. Dobra, uwaga. Kogoś ci przesłuchaj za chyba do kogoś. Co? Że ci debile przyszli z kajdankami. Pan pisze. Pan pomaga. Mega pozytywna osoba. Uwaga, żeby nie było oczywiście szereg jest z nami. Proszę bardzo, ubrany. Dobra, mordeczki, jesteś. To jak mówię. Się wywrócę, to cię zabija. Ja jeździć umiem. Kuba nie do końca, więc challenge start! Gosia do nowa. Jedna gleba zaliczona. Patrzcie na Kubę z tyłu. On ma, słuchajcie, na każdym filmiku barwny tyłek. Dobra, jedziemy. Możemy zejść z tych łyżek, jeżeli zrobimy 10 kółek wokół. Dobra, ogólnie była gleba, wstaliśmy. Podejście numer 2. Musieliśmy troszeczkę ochłonąć, ponieważ Kuba się strasznie źle poczuł. Ale musimy zrobić kółeczko. Powoli na pewno. I nam się uda. Ja se kuruję, to z tyłu powinnaś se kurować. Ej, nie jest tak źle. Mam pomysł. Wyciągnij. Uważaj na ludzi z tyłu. Teraz będzie gorzej, ale... Była tylko pierwsza gleba przy tym początkowym. Ja w ogóle mieliśmy zrobić challenge, że mamy 10 kółek. No Kuba nie umie jeździć, no i się po prostu nie da. Kuba, odezwij się trochę. Mogę, bo mnie bolą 4 litery. Czuję się teraz jak taki... Jakbym miał taką kulę gdzieś, kurde, taką obok siebie. Tak na łyżwach ja mogę jeździć. Może budzić. Ej, jedno kółko jest! Gdzie jest jeszcze tylko 9? Nie, 9 to mam jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dobra. No serio. Dobra, spadajmy z tego lodowiska. W ogóle strasznie mi tak to ciągnie. Tak. Jest jeden, dwa punkty. Akceptować czy nie? Wow! Do wyjazdu! Dobra, ziom, ale dojechaliśmy do Kuby. Powiem wam, że się zrzemnąłem chwilę, bo jestem mega zmęczony. Jest godzina blisko chyba, nie wiem, 23, bo jeszcze nawet nie ma. Nawet nie chcę mi sprawiać najgorsze, muszę teraz się ubrać. Godzina 12 w nocy. Nie wiem jak on. Ale ja wam podziękuję i dobranoc, nara!